Cześć Natalia. Cześć. Słuchaj, wielkimi drogami zbliża się chyba największe do tej pory tego typu wydarzenie na świecie, tak bym zaryzykował, bo nie udało mi się znaleźć, żeby coś takiego do tej pory było. Ogromna konferencja, cała Ultrasonografii Puls, 60 około wykładowców, cała grupa studentów. Powiedz mi, czy warto organizować takie wydarzenie, bo ty jesteś sprawcą tego całego zamieszania. Wiesz co, no sam fakt, że tak jak wspomniałeś, mamy 60 ponad wykładowców, to już jest, myślę, dowód na to, że warto, że ludzie widzą w tym ogromny sens. To jest takie moje spełnienie marzenia. Ta No. właśnie konferencja jest spełnieniem mojego marzenia, a więc zgromadzenia w jednym czasie specjalistów z całego świata, bo mówimy tutaj oczywiście o wykładowcach nie tylko z Polski, ale również o wykładowcach zagranicznych. Będzie wiele słynnych nazwisk, za którymi kryje się ogrom wiedzy, ogrom doświadczenia z zakresu ultrasonografii płuc. I na pewno doskonale znacie Państwo te nazwiska. Między innymi będzie to profesor Volpicelli, będzie to profesor Daniel Lichtenstein, będzie profesor Gino Soldati i wielu, wielu wspaniałych innych praktyków, którzy mają wiele Państwu do powiedzenia na temat ultrasonografii płuc. Tak więc platforma międzynarodowa. Będziemy mogli się zmierzyć z wieloma tematami i porozmawiać na takiej właśnie wspólnej płaszczyźnie. No, ja wyczekuję ten moment, Kubo, bardzo, 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 bardzo wyczekuję. Ja bym dodał też, że tak naprawdę poza tym, co wspomniałeś, że to też chyba twórcy tak naprawdę ultrasonografii płuc, bo tak też do tego trzeba podejść. Tak, oczywiście. Tutaj należy dodać, że będzie również pan profesor Gebhard Matthies, który również jest tutaj, należy do pionierów, tak na dobrą sprawę, ultrasonografii płuc. Od strony właśnie tej skonsolidowanej, bym powiedziała, od strony artefaktów, tutaj bardziej Włosi i Francja, to jest ich bardziej domena. Ale tak jak mówisz, mamy ten zaszczyt i bardzo się cieszymy, że mamy takich przyjaciół, którzy zechcieli partycypować w tej konferencji. Tak więc liczę na wspaniałe wykłady i na świetną atmosferę. To poza tym, że już wiem, że to twoje marzenie, to powiedz, czy jeszcze jakieś inspiracje, skąd pomysł na to wydarzenie? Wiesz co, myślę, że dużą, istotną rolę odgrywa tutaj podejście do ultrasonografii płuc. Jest to taki przedmiot, który wydaje się być jednym przedmiotem, jakby takim monotematycznym, ale tak na dobrą sprawę wiele lat szkoleń, które prowadzimy wraz z profesorem Kosiakiem, pokazują nam, że ultrasonografia płuc jest tak na dobrą sprawę podejściem w każdej specjalizacji. Inaczej podchodzą do ultrasonografii płuc anestezjolodzy, inaczej pediatrzy, inaczej interniści, inaczej neonatolodzy. I tu różnice nie można powiedzieć, że są drobne, one są ogromne. One są po prostu ogromne. I to też powoduje czasami troszeczkę takiego, nie chciałabym powiedzieć, że zamieszania, ale troszkę nawet taką jakąś gdzieś nutę nieporozumienia można gdzieś czasami wyczuć w świecie naukowym, że no, my uważamy tak, ale a my uważamy inaczej, że tak to powinno być, a nie tak jak ty mówisz. I myślę, że właśnie takie spotkanie jest świetne, aby pokazać właśnie ultrasonografię płuc podzieloną na różne specjalizacje. Na różne specjalizacje, żeby pokazać, jak o ultrasonografii płuc mówi weterynaria na przykład, żeby Właśnie chciałem do pomagać. tego nawiązać, tak. Jest, to jest również i bardzo ciekawa część tej konferencji, bo również weterynarze zajmują się ultrasonografią płuc i również od swojej strony pokażą ten temat. Ale pokażemy, tematy są podzielone według specjalizacji, tematy spójne, bo wszystko dotyczy ultrasonografii płuc, ale właśnie okiem pulmonologa, kardiologa, specjalisty chorób wewnętrznych, neonatologa, pediatry, lekarza medycyny rodzinnej, anestezjologa, ratownika. Tak więc no, jest tutaj przekrój praktycznie przez wszystkie specjalizacje i to jest to, co
uważam, będzie wspaniałe. Każdy ze swojej strony powie o atutach i o minusach ultrasonografii płuc, o tym, gdzie ona się sprawdza, gdzie ona się nie sprawdza. Będzie można podyskutować na ten temat i to jest po prostu coś wspaniałego. Na to czekałam wiele lat i bardzo się cieszę, że mogę w tym swoje paluszki maczać. Okej, to jeżeli już mówimy o tej organizacji, powiedz, czy dużym wyzwaniem jest zorganizowanie takiego przedsięwzięcia? Oj tak, ale myślę, że na ten temat porozmawiamy może 13 czerwca, jak już będziemy dzień po. Okay. Wspaniały zespół, który, z którym razem tworzymy to wydarzenie, ale nie chcę zapeszać, także... Okej. Okay. No dobrze, to ja tobie dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę i myślę, że kolejne tego typu wywiady im bliżej konferencji będą nam przybliżać temat i będą pojawiały się kolejne osoby, z którymi będę miał przyjemność porozmawiać. Oj, będzie z kim rozmawiać. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki, dziękuję. Pa, pa. Zapraszamy 12 czerwca. Dokładnie. Thank you.